jeszcze pokażę! Wy co myślicie, wy pieprzańcy, wy? Nie lecz. Ty przeklęty filozofie! Ty czerwony pająku! Ty, do roboty! Ty śmierdzący leniwie, ci to wszystko powyrzucam! Ja już z tobą wytrzymać nie mogę! Zobaczysz! Masz! Masz! Ty zobaczysz! Ty zobaczysz! Masz to! Widzisz! Widzisz! Kończysz! Masz! Masz! Co? Zapamiętaj sobie. Zakarmi. Mam dość, słyszysz? Mam już cholernie dość tych twoich wrzasków, twoich oszustw, twojej obłudy, twojej chciwości. Skończyło się, rozumiesz? Na zawsze. Muszę wyjść do miasta. Idź na dół i dopilnuj mi wszystkiego. A czy ty chlebiesz, ty gówniarski niedołęgo? Najlepszy holenderski, płacone w zielonych, panie burmistrzu, nakrętki nierdzewne, specjalnie stalowane. To będzie 49 574 zł. Polskie, panie burmistrzu, krajowe. Dziękuję, kłaniam się panu burmistrzowi. Polecam się na przyszłość. Moje uszanowanie. Ja ci jeszcze wytnę numer. Thank you.
rzecz tam jest naprawdę ważna. Ten Żuławski, stary socjał, jeszcze ze związków zawodowych. No, teraz, bratku, będziesz miał coś z życia. No lecz sobie załatwić tę kwaterę. Nie zapomnij o mnie. Jeszcze piesek. Dziękuję. Hej! Cześć, chłopaki. Pójdziemy. Daleko? To małe miasto. Nie chcę, nie umiem, nie potrafię. Tylko proszę cię. Mamo, ja zdam tę maturę, nie bój się. Tyle mogę, ale nie męczcie mnie więcej. Uczyliście mnie na fortepianie, uczyliście mnie angielskiego, w porządku. Ale po cholerę mi jakiś tam magister. No znaczy chcesz słuchać płyt, jeździć na nartach i żyć z renty ojca, tak? No powiedz. A kim ty właściwie chcesz być? Lisakiem. Kim? Chcę być flisakiem. Nie, ale... że nie ma już takiego zawodu. Chcę być flisakiem. Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że nas kompromitujesz, że ośmieszasz nas? Czy tyle wyrzeczeń kosztowało nas to, żeby ci niczego nie brakowało, prawda? A czy ty pomyślałeś o... Chcę być flisakiem i koniec! No gdzie ty to wyczytałeś? Co to za wymysł? Nie chcę, żebyście się więcej poświęcali. Krzysiek, ja idę do ojca. Ja zawsze chciałam dla ciebie jak najlepiej, ale teraz to już jest ponad moje siły. Nie chcesz w górę? Ja ci dam popalić na dole. Wojsko cię otoczy. Jadziu, pozwól do mnie na chwileczkę. Dali mi troszeczkę koniaczku i sobie też, jeżeli masz ochotę. Sprytny ten pański stolarz. A co? Poczęstunek mam trzymać w książkach? Jak w starej anegdocie. Było... Ja nie o tym. Tu wie pan, jest mała draka. Mówią, że jego syn jest zatrzymany. Ten Julian, filozof, wie pan. Niech pan zgadnie za co. Pasożytnictwo, obyczajowe pijaństwo? Za książki. Za takie książeczki z niewyraźnym drukiem i bez okładek. Jak to? Jak to? Kolportował na moim terenie? Nie, 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 nie. Był donos, że ma. Mówią, no, że stary. To wie pan, co to było? Menowski, Abramowski i inni. No, tacy socjaliści. A nawet jakiś Kautsky. Zwariować można. Tyle, że bez okładek i stare wydania. To dobre! To mówisz, że ojciec doniósł. Tak mówią, znaczy no tego. Słuchaj, co ile kosztuje teraz godzina korepetycji? Teraz? Bo ja wiem, iść 250 zł. No ale on nie skończył wyższych studiów. Nie. Zanieś to proszę do komendanta. Tu jest prośba, żeby puścili tego chłopca. Ale musi wiedzieć, że to przyszło ode mnie. Poczekaj, aż go wypuszczą. Żeby znowu czegoś tam nie przegapili. I zaproś go przypadkiem na kawę. Wtedy właśnie, kiedy będzie myślał, co z sobą zrobić. Rozumiem. I nieźle by było, żeby się stary o tym dowiedział. Rozumiem. Teraz dopiero wszystko rozumiem. Nie szkodzi. Chodź. Wszystko się zgadza. Sprawdźcie. Sami sobie sprawdźcie. Cześć. Co tu robisz? Nic. To lokajstwo. Brzydzę się tym. Nie ma lokajskich prac, są tylko lokajskie charaktery. A lokajem można być równie dobrze w roli kelnera, jak premiera. A może ty sam też? Lokaj? Nie no, nie złoś się, bo pomyślę, że prawda. 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 A cóż to takiego? Tak. Ca
Tak. W ogóle? W ogóle, cała prawda. No idź tam do nich. Może się dojesz. Też próbuję mnie złamać. No coś, coś, no, przymknęli się na chwilę, przetrząsnęli za winiątko i od razu tak taka rozpacz. Policjanci to też ludzie, nie? W każdym bądź razie, jako ludzie zaczynali. A ja nie o tym. O czym? O sensie. Ja ci mam powiedzieć, tak? Na tacy podać. Możesz tu obiecać, że będzie wolność, równość, sprawiedliwość. A od razu, od dzisiaj, dla wszystkich, bez wyjątku. Robespierre w mordobińskim powiecie. Lepiej przyniosę. Prawdy jest tylko tyle, ile jej tutaj uda się wydobyć między mną a tobą. Tylko tyle. Między człowiekiem a człowiekiem. Więcej nic. Więc co? Sam szukaj. Moja prawda może już minęła. Ja się jeszcze uczyłem ekonomii politycznej od Krzywickiego. On był z pierwszego proletariatu. A ja? Ja? Ja czego mam się trzymać? Siebie. Żebyś sam był równy, wolny, sprawiedliwy. To nie zawodzi. Nigdy? Julia, no nudzisz mnie. Przyjdź jutro. Pogadamy. Na pewno przyjdę. Pytał głupi mądrego. Na co rozum zda się, mądry milczał. Gdy coraz bardziej naprzy krzasie, rzekł. Na to się przyda według mego zdania, żeby nie odpowiadać na głupie pytania. W Warszawie członkowie kierownictwa partii i rządu. Delegacje górników i hutników informują Edwarda Gierka i Edwarda Babiucha o wynikach swej trudnej i odpowiedzialnej pracy. Przed trybuną tysiące dziewcząt i chłopców. Dla nich święto ma inną wymowę niż dla ich rodziców. Nie przeżywali robotniczych walk o sprawiedliwość społeczną, ale znają ich historię z lektur i przekazu ojców. Jednak prostak. Nasz Krzysia na pewno by tak nie zrobił. Chciałbym, żeby on kiedyś znalazł się w podobnej sytuacji. No wiesz... Śpieszę się na egzekutywę. Świetnie, ja też się spieszę. Na spotkanie. Ale będą same babki. Możesz być spokojny. Od czego zaczniemy? Od pieca. Zgoda. Ale wy macie centralne ogrzewanie. To ty w nim palisz, żeby użyć rodzicem, czy może jakiś pan Władzio? Gówno! Pięknie, generale Cambron. Ale nie napinaj się tak, bo ci mundurek pęknie. To oni pana nasłali, ja nie prosiłem. Ale nic z tego, ja się nie zmienię. Bo chcę być wolny. A cóż to takiego? Chce pan zobaczyć? Choćby to.
potrafi pan, Belferku? No nie ma. A ta dziewczyna to twoja narzeczona? To ta ze sklepu obuwniczego, nie? Jakiej tam? Hanka? No ale ona zna języki obce, a ty? No ty pierdol się. Już, już, już. A co ci się w niej najbardziej podoba? Cipa. Mogę zapalić? Tak, proszę. Ze stołu pan gra, pani Macanasz. Aha, tak, tak, tak. Czekamy właśnie. No spójrz, jaka trudna rozmowa. Lepiej być pierwszym we wsi, jak drugim w państwie, jak powiedział jakiś dowcipniś. W Warszawie by cię wytykali palcami, a tu masz swój Hollywood. Jak na placówce, co? I poniekąd na niej jesteś. Kraj co prawda nieco dziki, tubylcy leniwi, brudni, ze skłonnością do okowity. Ale na dietach można przyzwoicie zaoszczędzić. Zresztą kraj się nie wybiera. Tam, gdzie władza postawi, tam stój. Gdzie położy, tam leż. Ty, ty, słuchaj. Czy ty musisz tak wszystkim zazdrościć? Tak wszystkich nienawidzić? Muszę. A dlaczego? A bo ja byłem kiedyś cięższy frajer niż ty. Kapujesz? Ja byłem taki idealista, judymem chciałem zostać. Rzeczywistość psia krew zmieniać. Dlatego tu się znalazłem. No i co? I rzeczywistość zmieniła mnie. Dlatego was nie lubię. Boże. Z kim ja się zadaję? Przecież ja mogłem. Ja też kochałem. Kochałem kobiety. Miałem przyjaciół. A ze złości na własnego stolarza zatrudniłeś jego syna, opozycjonistę. Machiavelli! Tam w Warszawie. Tam byłbym ptakiem. Pingwinem! Że co? Pingwin wszystko udaje. Udaje, że jest ptakiem, że ma skrzydła, że jest wymyty, a tak naprawdę brodzi w błocie, jak ja również. Pli, 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 pli. Więc mówisz, naprawdę możemy sobie mówić po imieniu? Jasne. Więc uważasz, że hasło wolność, równość, braterstwo jest wewnętrznie sprzeczne? Nie tylko ja tak uważam. Już 200 lat temu zwątpiono w to, czy wolność da się pogodzić z równością i jeszcze braterstwem. No ale jako postulat moralności społecznej ta triada była naprawdę postępowa i... Poczekaj. Co to znaczy triada? Zespół trzech elementów, najogólniej mówiąc. Od greckiego słowa trias, czyli trzy. Mogę to zapisać? Jasne, pisz. Śpieszysz się? Trochę.
Mogę powiedzieć matce, żeby ci więcej płaciła. Mógłbyś wtedy dłużej zostać. Ja i tak nie mam nic innego do... roboty. Przepraszam. Nie gniewasz się? Nie. Ale pamiętaj, że to, co robię, to naprawdę mnie ciekawi. To powiedz mi jeszcze jedno, czy ja na egzaminach mogę mówić o tych sprzecznościach? To znaczy, czy to jest prawidłowe, czy te poglądy są prawidłowe? No bo wiesz, jak nie dostanę się na studia, to ojciec wyśle mnie w kamasze. Możesz. Możesz. Zresztą na uniwersytecie potrafią docenić niejaką niezależność myśli. Ojciec powiedział kiedyś, że epoka myśli niezależnych dawno minęła. To chyba jedyna myśl niezależna, jaką powiedział. Zdaje się, że zaczynam chwytać, co? No, widzę, że skończyliście. Panie Julianie, dwa słowa. Cześć, dziękuję. Proszę, proszę, niech pan siada. Niech pan siada. Sporty, nawyk młodości. Nie, dziękuję. No tak, wy młodzi, wychowani na Marlboro, nie możecie pewnie tego zrozumieć. Będę z panem szczery. I w zamian również żądam szczerości od pana. Doceniam i szanuję pańską inteligencję. Ale przecież to jest szczeniak. Po co pan mąci w głowie wynajdywaniem tych jakichś tam sprzeczności? Niech wykuje na blachę fakty, daty, ogólne prawidłowości. A te wszystkie faramuszki będzie jeszcze miał czas. Ja, proszę pana, też studiowałem. Tak. I wiem, że jest czas pieczenia chleba i czas jedzenia ciastek. Zupełnie jak z tym żółwiem i Achillesem. Co? U wczesnego Marksa. A tak, dobre. Dobre. No. No to cieszę się, że się rozumiemy. A swoją drogą, niech mi pan powie, co pan sądzi o tej tam... opozycji demokratycznej. No, u nas, w naszej parafii, nie mają chyba na co liczyć. Nie, tak w ogóle. Widziałem parę dni temu w telewizji. Skoro pan widział, to pan wie, że nie ma żadnej prawdziwej opozycji. No tak. 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 No. No to powodzenia. No. Panie Julianie, pan pozwoli ze mną. Proszę, niech pan siada. Ja nie mam zamiaru przepraszać pana za mojego męża. Chciałabym tylko, żeby pan go zrozumiał. Ja jestem z niego dumna. Tak, dumna. Oczywiście zdaję sobie sprawę z jego wad, ale on ostatecznie sprawuje władzę, a władza nikogo nie rozpieszcza. Tak, rozumiem. Władza nikogo nie rozpieszcza. Nawet samych siebie. Tak. Chce pan papierosa? Proszę. Kiedy się poznaliśmy, a studiowaliśmy w czasach o wiele trudniejszych, to był człowiek, którego warto było pokochać. On był prosty, samodzielny. Do poglądów zresztą też dochodził samodzielnie. Z
Służę im do dziś. Czy pan wie, że on na pierwszym roku na Stendala mówił Stendal? Ale uczył się. Bardzo się uczył. Po 2 latach na przykład czytał Sartra w oryginale. On wiedział, co to znaczy iść w górę. I dlatego... Dlatego... Co ci jest? Nie wiem. Może obrzydzenie. Obrzydzenie? Do czego? Do nudy powszedniej. Do mojej pozycji palanta korepetytora i do całego tego towarzystwa. Wiesz, czasem mi ciebie żal. Chcesz gdzieś wyskoczyć, ale za mało rozumiesz. To jest zupełnie tak samo jak w tych twoich wymyślnych lekcjach. To przejściowe. To wcale nie jest przejściowe. Ty zawsze będziesz musiał mieć klamkę, na której będziesz wisiał i choćby się nawet gryzł, to musisz mieć taką klamkę. Boję się o ciebie, Julu. Dlaczego? Bo masz cholernie dużo ambicji. Ambicja to straszna choroba, ludzkie kalectwo. Co na miły Bóg tak istotnie nas różni? Wiesz, jak pracowałem w stoczni, trułem się z innymi spawaczami. Oparami. Ciało miałem wypalone tak samo, jak inni spawacze. Bo jak się spała dna, to z sufitu sypie się na ciebie ogień, który pali ci ubranie i ciało do kości. Nie mam nawet ślady. Ale byłem cholernie młody i musiałem wtedy nałazić. Natomiast każdy dobijał się, żeby zmienić sobie kategorię, żeby nie pchali go tam, gdzie najgorzej. Nikt nie chciał być robotnikiem. Każdy chciał być pracownikiem. Za wodę, za pieniądze, za lewiznę, jak się da. I tak się zaczynało podlenie. Żeby wyjść z siebie, żeby wyskoczyć z własnej kondycji. Za wszelką cenę. Długo trwało, zanim ja to po prostu jakoś zrozumiałem. No, ale co to ma wspólnego ze mną? A, tak sobie przypomniałem. Przepraszam, właśnie ubieram się mniaki, robię taką zapiekę. Zresztą, co się panu tłumaczę, po prostu lubię od czasu do czasu gotować i tyle. Pomogę pani. Gdzie się pan tego nauczył? Mama? Niestety nie. Wojsko. O. Ale nie lubię o tym mówić. Dlaczego? Z różnych przyczyn nie ukończyłem szkolenia.
Napije się pan? Nie. Dziękuję. No tak. Teraz pan pewnie sobie o mnie pomyśli, że jestem jedną z tych zamożnych, prowincjonalnych kretynek, które upijają się cichcem w swoich willach i zaczepiają ładnych chłopców. Pięknie pani śpiewała. Naprawdę? Ale połów. Przepraszam. Cześć, do ciebie. Co? Co, stało się coś? Nie, nic. Zadaj pytanie. Takie strasznie trudne, za 100 punktów. Skąd to jest? Twoje ciało jest jak stuk pszenicy okolony liliami. Dwoje twoich piersi jest jak dwoje sarniąt, bliźniąt, gazeli. Ale to jest nadobowiązkowe. Nie wiem. Chyba Pismo Święte. Zdasz. Nie trzeba. Siadaj przy mnie. Dlaczego? Bo jestem niebezpieczna. Zwariowałam. Boże, jak to cudownie jest zwariować. Co ty ze mną wyprawiasz? Wszystko. Czy ty wiesz, ile ja mam lat? Teraz? Wszystko wierzę.
czym ty z nim rozmawiasz w takich sytuacjach? Urzędnicy państwowi nie mają takich sytuacji z żonami. Jesteś głupi. Jeżeli w tych książkach, nawet tylko tych, które ty czytałeś, jest tyle ciekawych spostrzeżeń, tyle wskazówek, porównań, no tyle mądrości, to dlaczego wszystko wokół jest takie bez sensu, takie po omacku? Nie wiem. Tego właśnie nie wiem. A może jest tak, że ludzie traktują wiedzę społeczną jak pijak latarnię. Szukają tam poparcia zamiast światła. No ale to nie moja myśl, taki jeden socjolog. Może potrzeba nowych ludzi? Może. Ty nim będziesz. Ty nim będziesz. Tak, tak. Tylko że ten socjolog powiedział to przed wojną i miał na myśli polityków. A dlaczego nie miałbyś zostać politykiem? Mój ojciec, kiedy sobie popije, zawsze opowiada matce, kim by mógł być tam na górze. Pomyśl, mój ojciec, taki prostak. No. Lepiej powtórzmy daty. No to tak. Rewolucja francuska, wiosna ludów, komuna paryska. No i tak dalej. Proszę, zaczynaj. Błogosławiona skromność. Dzień dobry, tato. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Thank you.
muszą ładnie pisać, bo mają charakter. Szkoda, że nie wiadomo, gdzie odezwać. Julu, byli dwa razy z magistratu. Nie wiesz, o co chodzi? Dowiem się. Fabryka dywanów? Co tam jest? W porządku, bez odbioru. Za pół godziny powinni kończyć. Jak tam, panie Zdzichu? W porządku. Świetnie się z panem współpracowało. Bardzo dziękuję. Chcę panu powiedzieć, że ten pomysł na pewne, nazwijmy to, niedokładności jest znakomity i warto go upowszechnić. Czy to pan na to wpadł, czy ten pański pryncypał? To nie jest mój pryncypał. Pomagałem mu społecznie, raczej z ciekawości. Mi jak to społecznie? Mówiono mi, że jest pan sekretarzem towarzysza. Nie pamiętam nazwiska. Po prostu były student, bez zawodu, mieszkania, zajęcia. Robi to z przyczyn społecznych. To wyjaśnienie pana zadowala? No, nie całkiem. No właśnie, ale mam też inne. Wie pan, niedawno temu u nas w województwie z okazji takiej wizyty odbyła się Akademia Poparcia w teatrze. I aktorzy tego teatru z sali rzecz jasna, same nieznane twarze jako przątki, majstrzy, nieźle opłacani, popierali. I to nawet z L przedniojęzykowym. Co pan powie? Ja to znam, to możliwe. Ale nie w tym rzecz. Jakiś intrygant powiedział gościowi o inscenizacji, a ten na to świetny pomysł. W ogóle nie poznałem. No to jest słuszna opinia, mniej więcej taka sama jak moja o panu. To teraz pan wie, dlaczego to robię z ciekawości? Znaczy, żeby zobaczyć, czy można nas na to nabrać, tak? Nie, żeby zobaczyć. Czy na to pozwalacie? Przyzwalamy, proszę pana, przyzwalamy na każdą rozsądną inicjatywę oddolną. To prawie szczerość. Nie, nie, pan chciał powiedzieć cynizm. A, mniej więcej. Wie pan, ja jestem tak zachorowany, że na cynizm po prostu nie mam czasu. To podniecający, wie pan, może kiedyś w przyszłości. Teraz jestem po prostu pragmatyczny. A szczery to jest już nie pan. Zresztą już podejrzewam, co nas łączy. W opozycji ma się problem. Przy władzy, bo pan, jak ktoś zauważył. Lenin. Ale to nie o niego się kłócimy. Czyżby? Nie mówmy na ten temat. Ma pan naturalną przewagę, jaką dają święcenia. Jeśli mam być szczery właśnie. A to się pan teraz odkrył, diaczku. Nie, 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 nie. Jestem prostym katechumenem. Ale nie wie pan jeszcze z jakiejś sekty, czy ma panu pomóc? Ekumeniści, wasza wielebność. Po pierwsze, daleko mi jeszcze do wielebności, niestety. A po wtóre, co do takiego ekumeniści, panie, no, że to pachnie schizmą. Ojcze inkwizytor. Nie, nie, ja wiem, synu, ty chciałbyś głosić Ewangelię wśród pogan, ale... Ale pamiętaj, strzeż się apokryfów, a po wtóre, to my wyznaczamy kanon i wzbogacamy tradycję. Cóż mam czynić? Zakon kontemplacyjny, rygor, praca nad sobą. Pod oczywiście opieką wtajemniczonych, czyli nas. No, to tylko takie żarty agnostyczno-ateistyczne. W porządku, co na fancie? Teraz kończę. Pan wraca. Nie. To pan mi się bardzo podoba. Bardzo to sobie cenię. Pan mi pochlebia. A może ma w tym swój cel? Chodźmy. Wracamy do serwisu. Ładne te kogutki, to miejscowe? Tak, jest tu taki warsztat. Prywatny. Zaprowadzi mnie pan tam? A nie może pan kazać, żeby przynieśli? Mogę, ale nie chcę. Nie lubię. Czy pan, panie Julianie, nie wybiera się przypadkiem w najbliższym czasie do Warszawy? No. Nie? Bardzo do zobaczenia. To jest moja wizytówka. Koniec.
jeszcze się proszę ze mną skontaktować. Cześć, zaraz wracam. Nie ma żadnej tajemnicy. Jest tylko hierarchia. Tylko hierarchia. A ja naprawdę panu dobrze życzę i niech pan to zapamięta. A jednak szlak mnie trafia, że to nie pana mnie nazywają czerwonym pająkiem. I to własny ojciec. Co się stało? To ja panu powiem tak. Kiedy w 17 roku życia chciałem się zabrać do partii, to mój własny ojciec, który był wysokim urzędnikiem w centrum, powiedział do matki. Albo jeszcze naiwny, albo... Wie pan, ta uwaga dała mi wiele do myślenia, bardzo nie skorzystałem. No, ale o tym kiedy indziej. No, a z ojcem zerwałem. Tak jak ja. No widzi pan, to obydwoje my półsierot. No to co? Chlub ten głupi dziób? Tak. Ale o nałogach ani słowa. Zgoda. Hej. Co pan? A czym pan przekąsza? My zakąszamy magnezem. Magnezem. Ohyda. Ohyda. Usłużne ludziki. Dobrze, że jesteś, słuchaj. Skończyliśmy już z panem Julianem. Dobrze byłoby zamknąć rachunki. Zakończyliście, tak? Tak. Ile jesteś mu winna? Jesteśmy mu winni. Około 4000. Daj mu to. Niech zjeżdża skąd się wziął. Reszty nie trzeba. W końcu to był twój pomysł, więc załatw to sam. Powiedziałem, zapłać mu i niech zjeżdża skąd się wziął. Nie rozumiem, co to znaczy, skąd się wziął. Z wyszczekania, z cwaniactwa, z blagi, z ohydy, z brudu. A skąd ty się wziąłeś? Posłuchaj, na pewno wiele można mi zarzucić, ale byłabyś żałosna, gdybyś teraz chciała to zrobić. O jednym nie zapominaj. Na pewno wziąłem się z wierności. Tak, z wierności. Dobrze. Zapłacę mu, jeżeli tego chcesz.
Muszę wyjechać. Ale cokolwiek się stanie, pamiętajcie o jednym. Naprawdę ją kocham. A prawdziwa miłość nie poniża, nigdy. Pomóc ci w czymś? Pomogliście mi więcej niż myślisz. To wszystko znaczyło więcej niż kąt i łóżko. Poradzę sobie. Ale wy się nie zmieńcie. Będzie dobrze. Julu? A dobrze, że wyjeżdżasz. Dosyć już ciebie tutaj. Ich dosyć. Wrócę na studia. O tak, wiedza jest potrzebna i tobie i innym. Bo inaczej mrok duszy i głowy zaciąga. Ale ja ją kocham. Naprawdę. Pan tego nie rozumie. Nie? Przepraszam. Nieważne. Tu masz list do mojego przyjaciela. Wiesz, tych, co to byli na świeczniku, ale porządny chłop, porządny człowiek. Jeszcze towarzysz z lat młodzieńczych. Na pewno pomoże, no, chyba że sam sobie poradzisz. Wiesz, co stary Marx kiedyś powiedział swojej córce Jenny? Że teoria ma się tak do praktyki, jak onanizm do miłości. A czy to się w druku ukazało? A nie, nie, to był ustny przekaz. Na mnie pora. Będzie mi... A tam figę ci to obchodzi. Bywaj. Wejdź. Nie powiem, nie! Co się stało? Nie zwracaj na to uwagi. Thank you.
chciał. Nic do niego nie przemawiało. Ani konieczność historyczna, ani stanowiska i ordery. No, no ale widać, swoje wiedział. Dobrze, to tobie, chłopcze, pisze do mnie. Choć coś czuję, że jak go znam, to i coś ukrywa. Może to jeszcze lepiej o tobie świadczy, co? Może. No, no, ale jego polecenie to dla mnie rzecz święta. W gruncie rzeczy bardziej mi na nim zależy, niż na wszystkich, prawie co tutaj. Tak, dobry. Wszystko ci urządzę. Mhm. Może jeszcze dzisiaj. Akurat nadarza się okazja. Tylko pamiętaj, takie miejsce,